Każdy nowy chodnik w Łodzi ma być podzielony na trzy części. Ta przeznaczona dla pieszych będzie wykonana z płyt betonowych o wymiarach 25 na 25 cm. Z kolei przy jezdni i przy kamienicach tworzywem będzie mniejsza kostka granitowa. Taki trójpodział jest już na ulicy Kopernika i bardzo podoba się łodzianom. Szeroki, jednocześnie parking dla samochodu zrobiony tutaj jest. Porządku. Urzędnikom też się nowy chodnik podoba, dlatego są zadowoleni ze swojej pracy. Z jednej strony estetyczne, z drugiej strony funkcjonalne i bezpieczne, choćby dla osób niewidomych i niedowidzących. A więc chodzi o to, żeby chodnik był ładny i bezpieczny. Łodzianom przyzwyczajonym do potykania się o wystające płyty betonowe wystarczyłoby jednak, żeby w końcu chodzić po równej nawierzchni. I to cenią najbardziej w nowych rozwiązaniach. Żeby gładki był, żeby się nie potykać. Pięknie się idzie, bo się idzie po równym. Nie trzeba specjalnie zwracać uwagi na to, żeby nie zaczepić się o jakiś tam dołek, jakiś wystający kamień. Chodniki w nowym standardzie powstaną w najbliższym czasie wokół nowego centrum Łodzi, między innymi na ulicach Nowotargowej i Wierzbowej.